na podwójne ciągły idzie, zobacz. A no ty przecież jemu się wiesz. On to może tymi zielonymi felgami. Ty, to powiedz, żebyś zatrzymał to. Tak? No, to ja wyjdę. Na CB Radio może powiedzieć. A może byśmy je spięli? Byle! O, ostatni. Ty, chyba się zatrzymuje, chyba się dogadamy. No też mi się tak wydaje, że zwolnił pan. No kochane, no, tak to my robić nie będziemy. Leć. Ty już chyba leć. Leć. Ej, bez kitu. Zastanawiałem się nad zakupem siewnika Unii. Były mieszane uczucia i napisałem do... Witam. Z tej strony Damian. Damian od Fantraku, bo to trzeba odpowiedzieć. Tak. Chcecie, no, musi być twoje, bo jest. Bo to też liczy, tak trzeba. Dziury straszne. Kawał drogi, dobrze, że nie pada. O ty, jakby tak zaczęło padać. To by było zajebiście. Myśmy razem już musieli pod to brzuszko stanąć. Przeczekać. Tak, tak. Inaczej. Nie, tak. Pod tą brzuszką stanąć, przeczekać. Kurczę, jedziemy z żytem na plandeki. Tak, nawet bez dwóch plandek. Ogólnie, no co, no u nas nie pada. Deszczu się nie boimy. Miała przyjść zima, ta zima nie przychodzi wcale. No i raczej nie będzie. I raczej jej nie będzie. Druga strona medalu jest taka, że w sumie wcale, ale to wcale nie czuję, żeby jakakolwiek ta zima była, bo no. Pracy jest na razie opór, nie narzekamy na brak. Ale to prawda. Tak, ładnie, składniej na temat. Kiedyś były Fantraki, są nadal. Pronar też jest, Władek też niezastąpiony. Z opryskiwaczem, który latał po tych polach po nocach, nie? Ze zgrabiarką. Z owijarką. To można by maszyn wymieniać i nawet z HLK-ami bym powiedział. Kiedyś siano z mieszanej kiszonki. Mieszanej kiszonki kręciliśmy na Białodarsku, tak. No i co, no i w sumie od tej pory co się zmieniło? Tak, zdecydowałem na zakup większego ciągnika. Klas Ares 826. Ale trzeba model podejrzeć, bo nie jestem pewny. Nie. A i z tej strony pozdrawiam swojego uczciwego handlarza z Turobina. Handlarz uczciwy. Który standardowo sprzedał naprawdę coś pięknego. Pomimo tego, że była robiona pompa paliwowa i przedni napęd. Ale powiem szczerze, ciągnik się spisuje. No w tym roku przekręciliśmy już około 1000 motogodzin nim, bo ten ciągnik pracuje cały czas, bym powiedział, dlatego jego stan estetyczny jest taki, jaki jest. Nawet ostatnio woziliśmy nim ziemię, kolega woził. Właśnie na tą ziemię, którą zakupiłem, bo tam była strasznie zachwaszczona, zadrzewiona, zakrzaczona. Tam to las był. Tak, las był, około 80 ar. No i to wykarczowaliśmy, była koparka. Przywoziliśmy korzenie i to tak dlatego to wszystko wygląda. Kupiłem ciągnik. Kurczę, no tak powiem szczerze, na wiosnę przyszło nam orać trochę. Zapiąłem Unię od Fantraka do klasa, bo nie było co wpiąć, bo ciągniki pracowały, robiły coś innego. Pojechał ojciec orać, no to jak potem pojechałem wykańczać, to się przeżegnałem. Bo pierwsza skieba nie dokrywała, ale to w ogóle nie ten ciągnik, nie ten pług. No więc kupiliśmy Overuma, piątkę, z wałem, firmy Expo. Już taki ciężki? Tak, no i dopiero w sumie mogłem sobie wyobrazić, że praca ciągnikiem i pługiem może być przyjemna. No nie. Ale no jest, no taka wydajność i wszystko. I wydajność, tak. Kładziemy, fajnie się orze, nie strasza nam susza, bo Overumem to i mówią, że w asfalcie się zaorze. Jeszcze nie próbowałem. Nie próbowałem, no ale do odważnych świat należy. Kwestia czasu, nie? Dokładnie. Kupiliśmy też prasę, Leyli, Welger, RP520. Sprzedałem ją ostatnio, dlatego że, a z tej strony też pozdrawiam Kubę, który ode mnie go kupił. Ją kupił, niech mu się sprawuje. Dobra prasa, ale no jeszcze tutaj przymierzam się do zakupu nowej, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Kupiłem też kosiarkę John Deere'a, 3,30 szerokości z kondycjonerem. Też taka wielka. Tak, coś większego. Mam to znają... tamto miało 2,40? Tak, tamto miała 2,40. Chodzi tutaj o czas i o ekonomię, dlatego że teraz możemy skosić i bez przetrząsania, grabienia zbierać z pokosu, prawdę mówiąc. I wtedy jest
mniej kamieni. Co? Jak się zlęknął, ty? Kurde, co to będzie? Strach na brudę, żeby żyta panu nie wyjadały. Dobra, nieważne. Zlęku, że jakiś taki duży panster. No i zbieramy sobie bez grabienia, bez niczego, nie ma ani w paszy potem kamieni, ani ziemi, a i ogólnie jakoś tu wszystko ma ręce i nogi, tego poprzecza. To co, tniesz tylko i ten. No tniemy i od razu z pokosu zbieramy. No, tak. W sumie no 3,30 metra to już naprawdę jest fajna szerokość. Tak, nawet jak zrobisz dwa przejazdy więcej, 3 to i tak na no tak, no chyba, że wiadomo, jest bida, no. Na pokosie, co było w tym roku, zebraliśmy całe dwa pokosy. Traf, lucerny. No, bida, z wodą bida. Bo nie pada, no a i no i co, kurczę, no na ten czas tamten rok zamknęliśmy. Kupiłem teraz w tym roku, jeszcze zmieniłem sobie rozrzutnik. Kupiliśmy kołtanda 15-tonowego z własną hydrauliką. Kupiliśmy opryskiwacz. Dużo pytań, dużo osób mnie pytało, czy też będzie pracował z nim Władymirec. Ale muszę was zasmucić, bo raczej chyba nie da rad. Nie da rad. Aczkolwiek ślęzę sobie zostawiam. Po pierwsze, w tym roku mam ścieżki porobione jeszcze na 15 metrów, a druga strona medalu taka jest taka, że chciałbym wejść w kolejną grupę roślin, jaką jest, to nie jest może grupa roślin. Chcę wejść po prostu w uprawę ziemniaka skrobiowego. O, proszę. Dla podozmianu, dla kolejnej grupy roślin i zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Jeździłem u kolegi Patryka w tym roku na kombajnie. Jak siałem kukurydzę u Patryka, to ktoś tam skomentował mnie, że jest stary, wyglądam. No tak, starzeję się, młodszy na pewno nie będę. Nie trochę się tak pozmieniało, za rok wesele. Tak, zaraz będziemy na Górze Śmierci, gdzie mały Fantrax spuchł. Ciekawe, czy zjedziemy, bo to tyż, kurde. Nie no, dlatego tego wzięliśmy klasika. A no, to tyż tam wielki to pójdzie. To ja tak byśmy oberka dognęli, podjechali pod tą górkę, tak pokazali ludziom, że można podjechać, można, no. Może na pusto. Cały czas do przodu, o własnych siłach, staram się rozwijać. Bo plany są na plany, nowe technologie. Plany są na nowe technologie. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie się edukujemy i wdrażamy w temat. Może w tym roku zasiejemy rzepak uprawą Czajkowskiego. Zobaczymy, czy mojemu dobremu koledze uda się kupić agregat z przystawką. Byłem ostatnio na szkoleniu z tej uprawy. Fajne, ciekawe. Pan Maciej naprawdę rozsądnie i mądrze mówił. I bezpośrednio, bez żadnego kręcenia ani jakichś chwytów marketingowych. Najważniejsze. Najważniejsze, tak. Pisałem wiosną, bo miałem taki dylemat też. Zastanawiałem się nad zakupem siewnika Unii. Były mieszane uczucia. Napisałem do Joker Farm wiadomość, prosząc go o opinię, żeby się wypowiedział na ten temat. I powiem szczerze, zostałem, delikatnie mówiąc, olany. No ale po prostu może chłopak nie ma czasu, a może nie ma wiedzy. Nie wiem. Także jest wielkim youtuberem, a prawdę mówiąc, jak potrzeba konkretnej porady i pomocy, to nie ma nikogo. O, i to jest właśnie ta Góra Śmierci. Tak, jeszcze do niej dociekamy. Tutaj ta odległość, na odległości 200 metrów, tutaj ta góra była. Ty jakoś z tego klasa taka góreczka się wydaje mała, ty wcale wrażenia nie robi. No tak. Ale chyba, albo mi się wydaje, albo się pogłębił ten wąwóz trochę, tak? Ja nie jechałem, ale... Wiesz, erozja i w ogóle. Wiesz, to jest prawda, wiesz. No ty, to widzisz, to przepłynie. Tak, a takim tunażem ugnieciem, to będę inny się zrobił. Tak, autostrada będzie. Tak, jesteśmy w pałacu. Dużo osób mnie pytało, co z zakupem kombajnem. Tak. Zakupu kombajnu. Na razie mamy inne plany, aczkolwiek cały czas myślę o tym. Dużo jeżdżę prasą w sezonie, prasując słomę, i po prostu obawiam się, że gdybym zakupił kombajn, nie bym był w stanie
pogodzić prasy z kombajnem. Jest dobrze. Aczkolwiek no zobaczymy jak to będzie. Ziemi jest, na razie przybywa cały czas. Mimo suszy, mimo wszystkiego. Mimo to, że gwałcimy krowy. To ostatnio było, to jak nagłośnione. To dla mnie to w ogóle jest paranoja. I jedno wielkie nieporozumienie. No bo te cielaki są zabierane od razu krową. Tak. Krewi woli płaczą tak. W ogóle. Jak druga kwestia ASF-u. To też dla mnie jest chore. Ptasia grypa. Ptasia grypa. Jeszcze teraz ten wirus z Chin dojdzie. Tak? To o tym jeszcze nie słyszałem. A no to głośno teraz jest jakiś ten koronawirus, czy jakiś tam coś. Wiesz, tam już za tysięcy ludzi zarażonych. Ale... No, także będzie fajnie. Przyjdzie przesyłka z AliExpress. No właśnie, też się tam śmiałem, kiedy... Teraz czekać na AliExpress, jak się wirus przyjdzie. A na koniec wujek Putin, na dzisiejsze błony przyjdzie. I Polacy, i Petrochemia, Lotos, i Anvil. I Polski nie ma. A Zakopane wezmą więc. Teraz na najbliższy sezon, na wiosną, myślę, chciałbym zmienić ciągnik Pantraka na coś 130-konnego do siewnika do kukurydzy, o którym nie powiedziałem, że zakupiłem. Szóstkę Gaspardo. Ale to pewnie już. To nas wiesz na filmie, chłopie. No, tak, na filmie było. No tak. To było kiedyś na filmie, tak chcieliśmy kukurydzę po życie. Tam też poletka były z Farmsatu. No a to tego roku wchodzę też w Pioniera, zbierając kukurydzę po ludziach usługowo, właśnie u Patryka. To zauważyłem, że jednak ta odmiana gra dużą rolę na polach. Tym bardziej, że jest sucho i będzie coraz gorzej. Przynajmniej prognozy tak mówią. Zimy nie ma, śniegu nie ma. Przedwczoraj rozsiewałem wapno właśnie na tej glebie świeżej, no bo to muszę do kultury doprowadzić. To powiem szczerze, gdy mieszałem wapno z glebą, to jeszcze gdzieniegdzie się potrafiło zakurzyć. No, bo coś śmiechowali, no ale... Tak. Ale prawdziwe istoty. Coraz bardziej. Ale tak, może tak to teraz zaczną te przewódki wychodzić, nie? No tak, no tu odmiany przewódkowe tak, ale po prostu zmierza to wszystko do tego, że tam gdzie kiedyś pszenica sypała 7 ton, będziemy siać żyto albo łubin, bo nic nie będzie rosnąć. Coś, co potrzebuje mało wody i co poradzi w suszy. Tak, albo obiec. Ceny nie będzie, znaczy ceny nie będzie. Jeżeli po prostu minie ten szał tego ASF-u, tej ptasiej grypy i tego gwałtu krów, to może coś się w końcu wyprostuje i jakieś te ceny będą stabilne, bo tak naprawdę w sumie my jesteśmy od tego uzależnieni i fajnie by było to w dobrej cenie sprzedać. A tak naprawdę po co sprzedawać coś daleko, na porty, nie porty, wywozić, skoro można lokalnie sprzedać u swoich tak naprawdę znajomych, którzy mają produkcję. I potrzebują tego towaru, a prawdę mówiąc, no znajomy też kupi od swoich ludzi, dlatego że wie co kupuje. Proste. I wie co daje. Prosta sprawa. No tak, to kurde import z Ukrainy i ogień kupiam. No o tej kukurydzy też słyszałem, o tej Ukrainie. Tam po tam są, bo u nas masz zakaz tego GMO jeszcze, tak? A tam, tak, tak. A tam sieją GMO i sięgają z Ukrainy po GMO i już na to nikt nie patrzy, tak? No i to jest też... No i to jest jedyna bramka do tego, żeby do Polski trafiało GMO. No. Czyli można, ale... Czysto teoretycznie. Dominik, ty też nie nagrywasz już tak filmów? Kiedyś chłopaki nagrywali, a dzisiaj kurczę każdy ma swoje życie tak naprawdę. Pozmieniało się sporo u każdego. W tym roku planuję troszeczkę bardziej się angażować jednak, bo tamten rok był totalnie niewypałem. Pod moim kwestią nagrywania to bez dwóch zdań była lipa. Ale w tym roku... Znaczy ja powiem, że teraz każdy kurczę już inaczej patrzy na to wszystko, czasu jest coraz mniej. No niestety.
Człowiek był młodszy, to była fajna zabawa, fajne zajęcie, nie? A dzisiaj jednak jest ta praca i człowiek generalnie to jest priorytetem, a dodatek, no ja się tobie też nie dziwię, bo jak ty pracujesz ileś tam godzin w pracy i potem chciałby ci się latać z tą kamerą po tym polu i nagrywać? No, proste, że nie. No nie sądzę, no właśnie. W weekend przychodzi, to sobie wolisz, nie wiem, znajomym gdzieś się spotkasz, tak dalej, to już tak znowu gdzieś jechać, nie? No, dokładnie. Ale no, ale tak brakuje, tak, no, tak wiesz, czasami tak brakuje, tak nagrywania, nie powiem. Ale może się kiedyś wróci, nie mówię, że nie. Tak, no. Bardziej. Zawsze ktoś na to ogląda, zawsze jest fajnie. Ludzie się potem pospotyka na targach. No właśnie, wybierasz się na targi jakieś czy tak? Powiem szczerze, chętnie, tylko nie mam czasu. Zbieraliśmy też w tym roku poletkę u Krzysia Kawczyńskiego z Majsadura i z Pioniera i z KWS. Jak to wyszło z moim okiem? Słuchaj, powiem szczerze, wyników nawet do teraz nie znam, nie pamiętam i jakoś to wszystko się ucichło, ale według mnie Pionier najlepiej, według mnie, według koszenia, według tego co widziałem w zbiorniku, najlepiej oddał Pionier P8400. Kosiłem u pewnego pana pod Gostyninem kukurydzę. Kukurydza miała około 1,50 m. Mówię, aha, szybko to poleci. Wjechałem w to, kosze, ja patrzę, a tu 70% zbiorniku. To była właśnie Pionier N86 chyba. I same kolby na przystawkę szły. Bardzo ładnie posypała, dlatego mówię, kiedyś podchodziłem tak, że kukurydza, jaką mi odmianę by nie zasiał, jak będzie woda, będzie fajnie. Guzik, prawda. Jednak to ma jakieś... Jednak odmiana ma duże znaczenie. Uprawa też ma duże znaczenie. Skok jest. Na podwójnej ciągu idzie, zobacz. A no ty przecież jemu się spiesz. On to może tym zielonymi felgami. No tak. Fajne się gwizda w tej klasie. Nie wiem jak na kamerze to słychać, ale tak w kabinie to kurde. Fajnie to chodzi. Może to nie jest nieobchodant, no ale... Gdyś prawda, no. Mimo tego wszystkiego, że tak naprawdę ten ciągnik mi dużo zdrowia zabrał. Gdybym cię kupował, chyba kupiłbym to samo. Wygoda. No, to bez nic daje. Ekonomia. Ekonomia, bo prawdę mówiąc jest silnik John Deere'a, ale pompa jest stara dajna wrzucona. I to ładnie ekonomicznie wychodzi, jeżeli chodzi o spalanie. No, w orce klasik właśnie z tym moim zestawem, który mam bez pługa, bez wału. Orka zimowa szła. Nawet potrafił zejść do 12 litrów na hektar, więc uważam, że to naprawdę jest ładnie. Dobry wynik. Tak, tylko że tutaj orząc 1600 obrotów, 550 jest wystarczające. Jak dołożymy mu obrotów, po prostu może założymy szybciej, ale spalanie też będzie... Tak, ale no po co, nie? Jak na tych serach, na spokojnie, no to przecież wiesz... Dokładnie. Nie ma co... Jedyneczka, trzeci, czwarty półbieg. 1600 obrotów sobie lecimy. Wiadomo jak jest twardo. No to już czynniki takie inne, tak? To już czynniki niezależnie od nas. To co, jeszcze by mu się ten zestaw taki okołowosiewny przydał i już by bajka była. No właśnie, tutaj jeszcze jakieś tam ostateczne decyzje będą zapadnięte, bo teraz rusza jeszcze na budę modernizację podobno wiosną. Może złożymy na coś? Na jakiś zestaw do siewu, czy zobaczymy, no. Waham się. Zobaczymy przede wszystkim jak wyjdzie u mnie, na mojej ziemi, uprawa Czajkowskiego. Jak striptil się wykaże w naszej technologii, aczkolwiek no też pola już po prostu powoli pod to przygotowuje. Dlatego, że tam gdzie będziemy siać rzepak, w tym roku poszedł Głębosz.
i uprawa pionowa. Wracamy sobie ze sprzedaży żyta. A ty jeszcze zeszło zimną nocą, teraz jedziemy, to strach, bo to wilcy po polach poza. Kwiatek cię pozdrawia. Wzajemnie, wszystkiego dobrego, niech ogarnie Overuma. Coś o opryskiwaczu nowym? Zresztą wspominaliśmy, ale możesz tam tak pokrótce powiedzieć sobie. No, opryskiwacz nowy kupiono od mojego kolegi handlarza. Pozdrawiam Tomek. Jakbyście chcieli fajny opryskiwacz, to do niego można się zgłosić bez problemu. Ogarnie. Opryskiwacz Bertu 3200 bańka, 24 metry lanca. Rozwadniacz, mycie. Zobaczymy, jak uruchomimy, to wtedy będę mógł wypowiedzieć się w pełni, jeżeli chodzi o ten opryskiwacz. Czemu go dostajesz przy Marsie Fart Track? Właśnie, czemu nie kolejny Fart Track, tylko glaz jakiś wleciał? Fart Track nie produkował ciągnika sześciocylindrowego o takiej mocy, jaką chciałem zakupić. Fantrak jest dobrym ciągnikiem. Mały to jest żyleta. Powiem tak. Mierzony był mały w beczce, w granicach 5 litrów na motogodzinę. Duży, fajny ciągnik. Po kilku modernizacjach z naszej strony też jest fajnym ciągnikiem, ale podobnie jak marka Arbos, nie lubi strasznie stałego obciążenia. W siewniku do kukurydzy naprawdę fajnie to współpracuje. W kosiarce to również. Ale jeżeli chodzi o na przykład do tura, no nie do końca bym. Z tytułu tego, że ta oś jest strasznie słaba. Od nowości kontraki masz, to tak, to wiadomo, obydwa od nowości. Tak, od nowości obydwa są. Ile godzin mniej więcej pamiętasz? Nabiłeś na nim? Mały 4000 godzin, duży około 5. To jest trochę tego, bo ile one mają do właśnie? 2011 rok obydwa. Obydwa w tym samym czasie wziąłeś? Tak. Myślałem, że potem wziąłeś dużo. Jednego kupiliśmy w kwietniu, a drugiego w grudniu. W grudniu był zamówiony. Przyszedł w marcu. No ale to w sumie już wychodzi na to samo. Tak. Jaką szkołę skończyłeś, to tą samą. Techniką imieniolo Kady Bergerowej w Płocku. Pozdrawiam z tej strony dyrektora tej szkoły, moją wychowawczynię. Co hodujesz, czy bawisz się w osługi i ogólnie tak? No. Hodujemy krowy i opasy. Myślałem dość o produkcji świni, ale z tytułu tego, że jest ASF, chyba dam sobie z tym spokój. Na razie jest co jest. Zobaczymy, co będzie dalej. Żeby była jakaś stabilniejsza cena, może to może można by coś pomyśleć o rozwoju hodowli, ale na dzień dzisiejszy chyba dajemy sobie spokój i czekamy, co będzie dalej. A tu ludzie piszą, czy pan taka sprzedałeś, bo chyba kiedyś go wystawiłeś, nie? No, jakoś dużego tam, tak, był taki plan, ale po prostu na razie o tym nie myślę, na razie wszystko chodzi. Są jakieś przymiarki, bo chciałbym trochę klasa odciążyć i myślę o zakupie ciągniku z około 130 koni. Dużo mnie osób pytało, ile powierzchni w tej chwili mamy. Ostatniego nagrywania, gdy było około 50, no teraz troszeczkę jest więcej. Częściowo dokupiliśmy, częściowo wydzierżawiliśmy. Zakupiłem łącznie około 15 hektarów. I wydzierżawiłem też coś około tego, także łącznie około 100 się obrawia. To już jest na czym robić, nie? To już... Dlatego tutaj decyzja zapadła o zakupie ciągnika marki akurat Klas. To też prawda. I prawdę mówiąc, mój kolega ma również Klasa, tylko że on ma Arenówkę przemalowaną na Klasa 816. Nawet chyba był kiedyś filmik. No, tak kiedyś, dawne czasy, jak Krzonkę jeszcze wodził taki zestaw. Tak, Klas przyczepa właśnie z ciągnikiem marki Klas. I z tego tytułu się zdecydowałem na zakup tego ciągnika. Szczerze nie żałuję chyba. Ty, no chodź. Dzisiaj, no jeżeli miałbym zmieniać ciągnik, tak jak przymierzam się do zakupu ciągnika w granicach mocy około 130 koni, żeby trochę odciążyć właśnie Klasa, jak wcześniej mówiłem,
zdecydowałbym chyba też na albo Renuwa, albo Klasik, nie? Nie chcę jakoś może kupować niepewnych ciągników, znaczy niepewnych. Takich, których, przy których nie będę w stanie za dużo sam zrobić. Tutaj to, czy coś mi się stanie, tak jak zakupiłem ten używany, były awarie na początku, no bo to jest normalne, że nikt dobrego ciągnika nie sprzeda. Ale dużo rzeczy ogarnęliśmy sami, gdzie tak naprawdę wydzwaniałem, bo to były żniwa, potem były orki po drzepach, chciałem testować pług, chciałem sobie przyspieszyć pracę, ułatwić, że tak powiem, był problem z ciągnikiem i ciągnik stał, bo była awaria. I dzisiaj już wiem, jak niektóre rzeczy naprawiać w tym ciągniku, jakie on ma minusy, jakie ma plusy. Według mnie, mimo tego, że jest silnik John Deere'a, spalanie nie jest aż takie duże. Jakoś to, nie wiem, czy pompa paliwowa może jest... Pompa paliwowa to jest Staradyna. A w John Deere'ze, powiem szczerze, nie wiem, jaka jest, nie zagłębiałem się w to. Ale w tej chwili jest wymieniona, jest zregenerowana pompa, wymienione wszystkie wtryski. Chodzi równo. Nie kopty silniczek, jest zdrowy. Jedynie co w tym roku muszę zrobić, na dniach pewnie nawet to będę robił, to uszczelnię mu sprężarkę. Powiedz, co się kupi, czy to? Nie, po prostu sprężarka pobiera olej. Pierścionki. No i co, teraz jeszcze przy fantraczku, teraz akurat jest mały na warsztacie fantraczek, uszczelniamy pompę hydrauliczną, no bo po 5 latach ta pompa się rozszczelniła i ucieka mi płyn z układu kierowniczego do układu hydraulicznego, więc muszę to rozebrać, może nawet dzisiaj to rozbiorę po obszęcie. Zamówię uszczelniacze, zrobię, co tam jeszcze muszę przy nim zrobić. Takie bardziej kosmetyka, z tyłu podnośnik muszę wieszaki dać do takiego znajomego tokarza, żeby tam mi nowe gwinty porobił, bo te gwinty się pozrywały po 5 latach. Poogarniać to, no, za chwilę sezon. Ale mały, że tak powiem, nie stygnie, bo chodzi cały czas w paszowozie. A powiem szczerze, w sezonie to nie tylko, bo wiersz się baczył i teraz też jeszcze zostanie obdarowany opryskiwaczem. I tutaj też się pojawia znak zapytania, dlatego że opryskiwacz, awóz paszowy. Dwie rzeczy, które nie powinny mieć ze sobą nic wspólnego. A jednak, no i będziemy tutaj podejmować decyzję, czy po prostu zakupimy coś do paszowozu. Coś starszego, niekoniecznie z dokumentacją, żeby tylko sobie po prostu ożenić go w paszowozie, żeby sobie chodził. Czy nie wiem, może dużego fantraka zakupić mu wąskie opony. Tutaj jeszcze zobaczymy, co dalej będzie. Na pewno duży nie pójdzie w szerokich kołach w opryski, dlatego że będą zbyt duże straty i będzie gniotł rządki kukurydzy. A kukurydzy będzie w tym roku około 20 hektarów, więc jednak jakaś strata będzie. Rzepaku uprawiamy, w tym roku mam zasiane około 18 hektarów, więc też tutaj będziemy wykorzystywać już do rzepaku duży opryskiwacz. Tym bardziej GPS-a masz w sumie, nie? Bo też tak, nie zakupiłem też GPS-a w ubiegłym roku, był zaaplikowany na Władku, gdzieś nawet mam zdjęcie, to muszę rolnikowi podesłać, żeby wstawił, jak to wygląda. I zobaczymy, no w rzepaku akurat to będzie wykorzystany ten duży opryskiwacz, bo ścieżki, że tak powiem, już nie są widoczne za bardzo z tytułu tego, że była długa wegetacja i ten rzepak naprawdę wyrósł i mimo to, że dawałem mieszałem dwie substancje Karyx i Tebukonazol w dawkach po 0,8, to i tak ten rzepak wyrósł. No ale cóż, no pokazały też się jakieś niedobory. Mimo tego, że było zimno, on się zrobił fioletowy, wiadomo, niedobór fosforu. Ale
na pewno jest głodny i zobaczymy, czy ta dyrektywa azotanowa, że będzie można stosować azot po 15 lutego. A no właśnie, miało to już wejść. Tak, miało to wejść, ale to jeszcze jest niezatwierdzone, bo dzisiaj nawet znajomy był na szkoleniu i to jeszcze nie weszło w życie. I fajnie by było, gdyby to weszło, dlatego że pierwszą moją dawką, jaką będzie na rzepak, to będzie saletrosan i zaraz po tym saletrosanie jeszcze będę sypać wieloskładnik w dawkach około 150 kg, żeby go po prostu dokarmić, bo ten rzepak jest definitywnie głodny. Ale potencjał ma. No teoretycznie potencjał ma, ale ja uważam, że trzeba naprawdę obserwować, dlatego że ciekawy ja jestem, czy rośliny o zimę w ogóle przeszły tą fazę zimowania. Teoretycznie potrzebne jest minus 8 stopni, żeby ta faza została zaliczona. Ale czy to się udało, no to prawdę mówiąc czas pokaże. Prawdę mówiąc czas pokaże. Mrozów nie było, zimy nie ma. No i gorzej, jak potem w akcji mrozy przyjdą, nie? Czy kiedyś w pierdzielnie parę tak, nie, tak, i ten rzepak odbije i on jednak sobie dostanie po garach. No tak, no. Już fajnie by było, gdyby teraz trochę mrozku przyszło, trochę by go przyhamowało jakieś takie rośliny, bo nie ukrywam, że w tym roku pożyczyłem od mojego dobrego kolegi zestaw do siebie rzepaku i trochę przesadziłem z obsadą. No, ale zobaczymy. Na razie nic nie... Nie jest powiedziane, co tu dalej będzie. Prawdę mówiąc, uważam, że trzeba będzie bardziej wchodzić teraz w uprawy przewódkowe, jeżeli to te zimy teraz takie będą, dlatego że po prostu rośliny przewódkowe się wysiewa w grudniu i czas pozwala na to, żeby te rośliny w pełni się dokrzewiły. Bo one powschodzą, mamy przykład w tym roku i naprawdę mogą osiągnąć fajny plon. Właśnie tutaj znajomy robi doświadczenie z sprzężytem jarym, wysiewał je w grudniu i z 80 arów chyba, o ile dobrze kojarzę i pamiętam jego rozmowę, powiedział, że miał czwórkę czubatów z zakładkami. Nie chcę teraz strzelać, ile to mogło być tam, no bo powiem szczerze, nie widziałem tego i nikt wagi w ogóle w oczach nie ma. Ale w tym roku zasiał tego około 5 hektarów. Zobaczymy. Może to przyszedł czas, żeby w takie rzeczy po prostu wchodzić. Żeby nie sieć ozimin, tylko odmiany przewódkowe. No to jest też trochę loteria w sumie, nie? No jest loteria, ale prawdę mówiąc, zobaczymy, co będzie. Jakiś tam. Teraz nie sposób ocenić, jakie choroby są w zbożach ozimych. Na pewno nie są małe i te środki, które będą wykorzystywane na wiosnę, będziemy musieli z Patrykiem dobrze tutaj zaobserwować, jakie substancje podjąć, zastosować, jakie mieszaniny, żeby to fajnie i szybko podziałało. Ciekawe, jakby tak choreki odpił ze dwa wagony, co? Podzielilibyśmy się. To by starczyło, powiem ci. O, to by starczyło. No na sezon na pewno. Ty, to powiedz, żebyś zatrzymał to. Tak? No, to ja wyjdę. Na CB Radio może. A może byśmy je spięli? Byle! No to start. Lecz. Kurde, poczekaj. Ej, ty, że na kawę w drodze. Jakby tak jedno zostawili. Po asfalcie by nie poszło na tych wózkach? Ty, chyba się zatrzymuje, chyba się dogadamy. No też mi się tak wydaje, że zwolnił pan. Zobacz. Nikomu nic nie widać. Ty, on sobie hamuje. No kochany, no, tak to my robić nie będziemy. Leć. Ty już chyba leć. Leć. Ej, bez kitu. No to odpinaj glasa i... Zobacz ty. A jaja sobie robi. Pauzę rysuję, tachograf i chuj stanął. Tak, za oknem. Au! Nie można go tu jak objechać? Nie masz tych, żeby będziesz mógł. Ach, już wezmę i psiknę potem na ślinę i przelecę już spokojnie. Nie, ja z tego zgaszę, szkoda paliwa. Ty już nie będziesz wiedzą już w szale. Ta trąbną jeszcze się.
Papka. I gorzej jak taka myślę, że tamtym trąbnął, na czołówkę taka jadą. Ja pierdolę, ty. Teraz się żyje. Karambol będzie. No ale ci mówię. Bez kitu. Tamten pewno trąbnął, ten usłyszał. Mówi wolne, jadę. Pauzę 15 rysową. O Boże. Ale co, możemy może tak już pokrótce obiecać ludziom, że jak im się spodoba taki materiał, to może zaczniemy w tym roku trochę więcej nagrywać. Tak, no sądzę, że jeżeli tylko pozwoli czas i możliwości, to możemy też pomyśleć o jakichś ewentualnie vlogach z mojej pracy. No, ja jestem jak najbardziej za, myślę, że ludzie też, niech się w komentarzach też wypowiedzą i byśmy trochę wrócili, pokazali, bo wiele się pozmieniało też. No, wiele się pozmieniało, trochę też inaczej to wygląda. Kiedyś gospodarstwo było dla mnie zabawą, no a dzisiaj stało się, że tak powiem, moją pracą i możliwością rozwoju. A no właśnie, więc no, myślę, że będziemy się mogli na jakieś tam różne też ciekawe tematy wypowiedzieć, jak to wygląda od kulis i tak dalej, nie? Ale co, no dzisiaj to może by było na tyle, taki przedsmak mały. No dobra, no to cóż, no to żegnamy się z wami. Tak, do zobaczenia. Mam nadzieję, że vlog się spodobał. Ja również. Nie wiem, jakieś tam łapki, subskrypcje. Jak kurwa, jak to trzeba mówić? Subskrypcje. O, więc łapki, subskrypcje. O, tu widzę. Chłop ten wielkim robi w polu. 60 chodzi. Mam nadzieję, że film się spodobał. Gdybyście mieli jakieś pytania, jeszcze ewentualnie, możecie pisać do mnie na Messengerze, ewentualnie do Dominika. Oczywiście. Postaramy się wam jakieś tutaj informacje dostarczyć. No i to chyba tyle. Niech pada. Niech tak, niech pada. To jest prawda. Trzymajcie się, cześć. Cześć.